dotarliśmy do celu. Jestem na terenie opuszczonej kopalni, jednak musimy tutaj uważać i muszę być bardzo cicho, bo jest tutaj ochrona i przegania niestety ludzi. Może i dobrze, dzięki temu wiele konstrukcji metalowych zostało jeszcze tutaj. Tylko nie wiem, którędy zacząć eksplorację. Najchętniej to wszedłbym tędy. I chyba tak zrobimy. Dobra. Spróbujemy, czy to jest stabilne. Nie za bardzo. Dobra, idziemy dołem. Wszedłem tutaj prosto z dworu, jednak jesteśmy już tutaj chyba na pierwszym lub nawet drugim piętrze. Zaraz wam pokażę. Po drugiej stronie część tej kopalni jest odnawiana. Nie wiem, co tutaj powstanie, jednak roboty się już zaczęły. Lecimy na samą górę. Opuszczona kopalnia węgla w Belgii. Jedno z najpopularniejszych opuszczonych miejsc w Europie wśród miejskich odkrywców. Przypomina nieco rozpadający się zamek. Obiekt pochodzi z lat 60. XIX wieku i był dawniej jedną z wielu takich kopalń w zagłębiu węglowym Liège. Wchodząc do środka, musicie być bardzo ostrożni ze względu na stare budownictwo, które w wielu miejscach już się rozpada. Można też tu znaleźć wiele ciemnych korytarzy wyłożonych cegłą, a także zejść do samej kopalni. Kopalnia została zamknięta w 1977 roku. Od tego czasu jest odwiedzana przez fotografów i miejskich eksploratorów. Największa wieża zamkowa znajduje się nad najgłębszym szybem kopalnianym w zakładzie, który sięga 1600 stóp. Dziś mam okazję oprowadzić Was po tej zabytkowej kopalni i mimo ochrony, która pilnuje, liczę, że dotrzemy w każdy zakamarek. Już prawie u samej góry. Jesteśmy. Można powiedzieć, że serce kopalni. Nie wiem, czy da się tam wejść. Być może tędy spróbuję.
Słuchajcie, udało się wejść praktycznie na samą górę. Trochę wam tutaj to oświetlę, jak to wygląda. Zobaczcie, tu jest nawinięta lina. Ale widoki. Zobaczcie, można wejść jeszcze wyżej. Idziemy jeszcze wyżej. Mamy serce kopalni. Jesteśmy na samej górze. Ale potężne. Teraz jestem zadowolony. Udało się. Spróbujemy jeszcze zerknąć w kilka innych pomieszczeń. Mam nadzieję, że będą dostępne tak jak to. Tutaj możemy wyjrzeć przez balkon w miarę stabilne. Ale maszyna. Już się nie mogę za bardzo pokazywać.
kamery nie będzie widać. Ja sobie strzelę kilka fotek i za 2 minuty idziemy dalej. Dobra, na razie się żegnamy. To jak obiecałem, schodzimy teraz na dół. Idziemy dalej. Zastanawiam się, co tutaj jest, w tej dziurze. Zaraz sprawdzimy. Słuchajcie, jest tam jakieś przejście i jest dziura. Dobra, wchodzę. Jestem w środku. Nawet ścieżka jest wydeptana trochę. Ale dokąd prowadzi ten tunel? Nie wiem, ale jest mega długi. Pójdziemy kawałek. O, zobaczcie. Wąskotorówka tutaj jeździła. Wagony. Pewnie tutaj jest wejście na dół.
Cały czas biegną tory. Jest coraz chłodniej. Nie wierzę, tu jest zejście na dół. Zejście do kopalni. Nie wiem, czy jest dobrym pomysłem, żebym tam szedł sam. Kurde. Poszedłbym tam. Wszystko się rusza tutaj. Tu też się już sypie wszystko. Podparte, żeby się nie zawaliło. Ale czy to jeszcze spełnia swoją funkcję? Tego to nie wiem. Może kawałek tylko zejdę. Dziwny zapach tutaj jest. Tam jest zejście aż na sam dół. Zobaczcie to. Tylko czy ja tam mogę iść? Najgorsze jest to, że nikt nie wie, że tu jestem dzisiaj. Jeżeli by się cokolwiek stało, to raczej nikt by mnie nie znalazł. Dlatego dzisiaj sobie daruję, ale wrócę tutaj z kimś. Bo miejsce musi być piękne, zwłaszcza tam na dole. Dzisiaj byłem tylko kawałek, ale obiecuję, że zejdę tam na sam dół. Zobaczcie, jeszcze widać złoża węgla. Świetnie to wygląda. Chyba kapy nazywają się te podpórki. Dobra. Zawijam się z powrotem. Mamy drogę powrotną. Wychodzimy. Zobaczymy jeszcze, czy są jakieś obiekty fajne na zewnątrz. Światełko w tunelu. Nie idźcie nigdy tam. Szatnia.
Dobra, powiem tak, jeżeli mam tutaj jeszcze wrócić i zejść na sam dół kopalni, to na dzisiejszy dzień to będzie koniec. Najprawdopodobniej wrócę tutaj za tydzień i spróbuję wejść na sam dół i zobaczymy, co tam jest. Być może na samym dole został jeszcze jakiś sprzęt. To okaże się oczywiście za tydzień. Z tego miejsca żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku.